Cześć! Jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z wyzwania Kompletne Drzewo w grze The Sims 4. A dzisiejszy odcinek rozpoczynamy już w nowym miejscu, w kasztanowym grzbiecie, a więc w najnowszym jak na ten moment miejsc, mieście. Ale wiadomo, już 7 grudnia najnowsze miejsce będzie Tomarang, czyli nowe miasto, które ma wyjść z dodatkiem do wynajęcia. O którym też już powstał odcinek InfoSimsów. Jeśli, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat dodatku, to serdecznie, serdecznie zapraszam. Jeśli ktoś by chciał wspierać kanał, to też serdecznie, serdecznie zapraszam. W listopadzie wszyscy wspierający mają wcześniejsze dostępy do filmu, więc też serdecznie, serdecznie zapraszam do wcześniejszego oglądania wspierających. I mam nadzieję, że będziecie się świetnie tutaj bawili ze wcześniejszym dostępem. Dobrze, mamy naszą paulinkę, która jest w ciąży, więc to też bardzo ważna sprawa. I oczywiście poproszę o imiona dla dziecka, bo coś musimy tutaj nadać. Jeszcze w tym odcinku raczej nie będziemy rodzić, więc macie spokojnie czas, żeby właśnie na następny odcinek po, podać imiona właśnie dla tego dziecka. Nie wiem, czy to będzie chłopiec, nie wiem, czy to będzie dziewczynka, więc możecie proponować jakiekolwiek imiona chcecie. Nie ma żadnej tematyki, więc zapraszam do tutaj pokazywania imion. No i mamy również naszego Leszka, który jeszcze studiuję jeszcze tydzień, jeszcze ostatni tydzień studiów mu został, a później rozpoczniemy nim jakąś pracę. Zobaczymy, co to będzie. On na pewno będzie w przyszłości ja to już, żeby mi nie pykało sobie kalendarz. Tutaj zrobimy. I plus jeszcze jedna sprawa. To nasze drzewo genealogiczne, więc nasz tutaj Leszek jest naszym głównym simem, więc on jest tym simem, który... Dalej kontynuuje to wyzwanie, i jak widzicie, on musi mieć e, syna oraz musi mieć córkę ze swoją małżonką, a ta małżonka musi również mieć przybrane dziecko, więc tak to musi być. Myślałam, że tutaj jeszcze jest e, adoptowane dziecko, ale na liście tego nie widzę, muszę to sprawdzić, ale wydawało mi się, że jeszcze było adoptowane dziecko, więc wydaje mi się, że adoptujemy sobie jeszcze jedno dziecko leszkiem, więc tutaj będziemy mieli w sumie e, Czwórkę dzieci można by powiedzieć, no ale tutaj nasza będzie musiała niestety Paulinka zdradzić swojego małżonka, żeby to przybrane dziecko również mieć. Tutaj mamy również siostrzeńca i siostrzenicę. Tutaj zrobimy sobie siostrzenicę oraz siostrzeńca od, od, od bratanka, tak naprawdę od brata, więc tutaj też troszeczkę to inaczej będzie wyglądało w ostatecznym rachunku, ale jednak jedno, jedno z kuzynostwa będzie od siostry, drugie od brata, to też już sobie zapewniliśmy, więc tutaj też już mamy to zapewnione, no więc tylko teraz oczekiwać. Również będę na pewno starała się przekonać brata naszej paulinki, bo chyba Paulina ma brata, do tego, aby on miał dziecko, więc tutaj dzięki temu będziemy mieli to dziecko w prawie. No i później pozostaje nam w pokoleniu numer 5 jeszcze wnuki, wnuczka od syna albo córki, na razie to jest zaznaczone przy córce, ale to tak końcowo być nie musi, więc tutaj też ewentualnie mamy Pewną swobodę, więc tak to wygląda, można by powiedzieć, jeśli chodzi o to, jakie musimy mieć dzieci, jakie musimy mieć, to powiedziałabym historię. Jeśli chodzi o naszych Simów, to Paulinka będzie tą ekspertką od przyrządzania nektarów. W sumie dobrze, że nie wybrała mi aspiracji wirtułoska kuchni, bo tu trzeba wyprawić przyjęcie towarzyskie, chociaż nie, tu chyba nie trzeba, czy trzeba wyprawić. Ym, trzy rodzaje wspaniałych potraw, tak, zdobądź srebro na uroczystej kolacji już jest na drugim poziomie, okej, okay. a my uroczystą kolację w tym wyzwaniu możemy jedynie wyprawić naszym głównym simem i jak wyprawimy uroczystą kolację głównym simem, to wtedy to jest koniec wyzwania, więc to zrobimy sobie na sam koniec wyzwania, więc nasza Polinka nie mogłaby zrobić uroczystej kolacji, bo to by zakończyło wyzwanie, a ona nie jest tym simem, który ma pełną tutaj rodzinę, więc dobrze, że jednak wybramy ekspertkę do przyrządzania nektaru, bo to będzie jak najbardziej w stanie spełnić i do tego będziemy tutaj dążyć. My dzisiaj do pracy idziemy. Mamy 50% w przygotowywaniu nektarów. Jeśli dobrze pamiętam, to żeby tutaj móc cokolwiek przyrządzać z nektarów, to my musimy mieć składniki. Na pierwszym poziomie są już winogrona. Które nam tutaj już powoli zaczęły rosnąć, więc możemy sobie wszystkie podlać. Paulinko, poproszę cię, żebyś o nie dbała, bo raczej one będą tutaj Twoją odpowiedzialnością. Myślę, że przed następnym odcinkiem też tutaj troszeczkę chyba pozmieniam, bo chyba usunę to miejsce na takiego bym, na, na tak grilla, trzeba by powiedzieć, na pieczenie kiełbasek, bo to mi się mniej przyda. A tutaj, jakbym sobie wstawiła na przykład. Jakiegoś porządniejszego grilla niż na przykład to, jakbym stawiała sobie barek, taką mini kuchnię tutaj sobie bym powiedziała, zrobiłabym na zewnątrz, to byłoby to dużo lepsze i mogłabym wtedy tego grilla usunąć, a tutaj zrobić takiego grilla na przykład z perfekcyjnego padia albo z, z, z kolekcji jakiejś, chociaż chyba na padio, to nam się idealnie sprawi, bo ma i grilla zewnętrznego, i również barek. Które razem ze sobą pasują, chyba żebym próbowała w to jakoś wpasować. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy jak mi się uda co wpasować, bo na pewno chciałabym mieć tutaj i grilla i również barek właśnie, żebyśmy mieli również do serwowania drinków. Bo to może być potrzebne naszej Paulince, bo stwierdziłam, że jak Paulinka dojdzie do wyboru, którą ścieżkę kariery ma robić, to że raczej pójdzie w... Bycie miksologiem niż kucharzem, więc skoro ma robić nektary, to wydaje mi się, że ona bardziej by się chciała właśnie znać tutaj na miksologii niż na gotowaniu. To jest bardziej, bym powiedziała, jej jej rzeczą. Plus, ewentualnie muszę również tutaj w ogóle pozmieniać ten salon. To również chciałabym. O, mamy zapraszać do Czejmody, ok? Więc są powiadomienia o Czejmodzie. Tutaj, okej, okay. nie sądziłam, że tutaj będę miała, bo jak chwilę grałam sobie Alice, są tam nie miałam powiadomień, ale okej, okay, dobra, więc muszę powiadomienia z mody jednak moda na to wrzucić, żeby ich codziennie nie było. Dobrze wiedzieć, bo myślałam, że może będzie tylko w mieście Copperdale, ale jak tutaj mieszkamy w kasztanowym grzybiecie i nadal powiadomienia z mody mamy, to ja bym ich codziennie nie chciała, więc jak najbardziej je wyrzucę. Dobra, Leszek, co my tu dzisiaj mamy za zajęcia? popij to z klasą, a i tutaj wampirologię, którą mamy za 35 minut, więc to sobie musimy za chwilę iść, jak wrócimy to sobie odrobimy prace domowe na jutro, bo to będzie dla nas szalenie ważne, bardzo fajnie, że on miał możliwość właśnie wampirologii na studiach, bardzo mi się to podoba, bo nam się tutaj dobrze wypasuje, dobrze, a ty co byś chciała, przyrządź butelkę nektaru o wspaniałej jakości, okej, okay, to ci się marzy, Wiesz co, w ogóle moglibyśmy zamówić sobie składniczki czy coś, żebyś mogła robić na start. Wiem, że nie mamy dużo simolonów, ale można byłoby coś tutaj zrobić na początek. Jeśli chodzi o na początek, to jedynie możesz winogrona oraz jabłka. I widzę, że są chyba aż trzy potrzebne, co nie, więc może kupimy sobie, nie to chciałam kliknąć, chciałam kliknąć składniki. Chyba jabłka, tak, jabłka są dużo tańsze niż tutaj winogrona, więc sobie możemy kupić 6 jabłek. I pierwszy nektar jabłkowy możesz zrobić. Jak nam nie za bardzo wyjdzie, no to wiadomo, będziemy mogli go sprzedać. Jakby co ona jabłka ma teraz w wyposażeniu. A jakbym je przerzuciła do lodówki, to też będzie mogła z nich korzystać. Sobie później to zobaczymy. A ty, panie studencie, zapraszam tutaj. Zapraszam tutaj. Nasz Leszek, który studiuje kucharstwo. Kucharstwo studiuje a chciałby być w przyszłości wampirem, ale to nie oznacza, że się nie może cieszyć jedzeniem. Jak ktoś oglądał pamiętniki wampirów, to wie, że tam też było powiedziane, że przecież można się cieszyć dalej jedzeniem. Jeśli nie będzie miał wybredno, jeśli nie będzie miał słabości, które nie pozwala mu jeść normalnego jedzenia, to by mu wtedy przeszkadzało. Ale tak myślę, że Leszek, gdy chciałby zachować jakieś pozory, bym powiedziała, choć tutaj pozory tutaj bym powiedziała, pozostania człowiekiem, więc jedzeniem będzie chciał się cieszyć, więc raczej tej słabości mu wybierać nie będę i będzie się raczej staro cieszyć właśnie jedzonkiem, ale on nie dołączy do kariery kucharskiej, jak już to do kariery krytyka, bo chyba te dwie kariery są możliwe do zrobienia po tych studiach. Jak skończymy krytyka, to na pewno wybierzemy sobie jakąś inną karierę, już tym razem może nie związaną z jego studiami, która właśnie będzie dla niego też takim wyzwaniem, do której będziemy dążyli, tak naprawdę od niskiego poziomu aż do 10, bo w krytyku to pewnie dostaniemy siódmą, ósmą pozycję, więc tam już do finału nie będzie już daleko. Więc tutaj tak to raczej zrobimy. No, plus, tak jak mówiłam, jak już będziemy mieli tego syna i córkę, to wkroczymy na ścieżkę wampiryzmu, aby również zrobić jemu aspirację, bo oczywiście aspirację zamierzam mu robić do końca. Ja też tak myślę sobie, że on chce być. Tutaj naszym wampirem i mieć ten wampirzy ród niby, chociaż z wampirzem rodem, to zobaczymy, ile będziemy robić. O, proszę bardzo, Paulinka skończyła. Yy, Paulinka, pewnie nie zrobiłaś dobrej jakości, ale dalej możemy zrobić. O, dobra, nektar jabłkowy, yy, a ten jest yy, o normalnej jakości, super. I jakbym chciała, to możemy go teraz poleżakować. Więc poleżakujmy go trochę, tam jest się na dole, pojawił. Yy, jeden z trzynastu, jak trochę się po, poleżakuje, to myślę, że go sprzedamy i będzie on wtedy z zyskiem, więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Na nim też troszeczkę zarobiliśmy, bo 14 za jabłka razy 3 to jest 30, 42 simolony. dobrze mówię, coś takiego. To zyskaliśmy właśnie kilka simoleonów na, tych, na tym jednym nektarze. Jak go tutaj jeszcze prze, przezimujemy, to, to będzie jeszcze lepszej jakości. No i nasza ciężarna idzie sobie pierwszy dzień do pracy. Tak jak mówiłam, Leszek w moim mniemaniu chce być wampirem, gdyż on chce po prostu wiedzieć, że on będzie miał pełną rodzinę, bo on kontynuuje to wyzwanie, on sobie naczuje, że on jest tym głównym Simem, to on ma mieć pełną rodzinę, czuje na sobie te presje pełnej rodziny, że musiał mieć, bo po prostu chce dożyć do tego momentu, gdy tę pełną rodzinę będzie miał. Wiadomo, Simowie mogą zginąć z różnych powodów i tutaj to nas, bym powiedziała, za bardzo nie chroni od tego ale jednak bym powiedziała, ma coś w sobie takiego, że chciałby, chciałby przy, przy dożyć tego wszystkiego i nie być jeszcze, bym powiedziała, jakimś seniorem czy coś, no bo bądźmy sobie szczerze, no już też nie jest, ma 17 dni do zmiany grupy wiekowej i dopiero będzie miał pierwsze dziecko, więc to troszeczkę się objęliśmy, można by powiedzieć, jeśli chodzi o dzieci, ale też wiedziałam, że po prostu on będzie tym wampirem, więc troszeczkę też nie czułam ażby takiej super presji i właśnie nasz Leszek Wiedział, że chce troszeczkę w życiu osiągnąć, zanim troszeczkę dzieci będzie miał, więc jak teraz kończy studia, no to dopiero będą mu się wtedy dzieciaki tak naprawdę rodziły i myślę, że to jest w miarę, w miarę dobra sprawa. No i tak jak mówię, on być chce być tym wampirem, bo on sobie czuje, on, on chce tego dożyć, on chce po prostu tego dożyć, a wampiry przecież są długowieczne, są nieśmiertelne. I w jego też takim mniemaniu, że są może trudniejsze do zabicia, nie są takie łatwe, takie kruche jak ludzie. Pamiętajmy, że przy sumie ojciec Leszka zmarł, gdy on był dzieciakiem tak naprawdę, czy nawet małym dzieckiem. Naprawdę był młody, gdy jego ojciec zmarł, więc on czuje, jakie to życie simowe jest kruche i ulotne, jak się tutaj wszystko może zmienić. Więc w moim mniemaniu dlatego on też tak bardzo dąży do bycia wampirem i to jest jego aspiracja, bym powiedziała. Takie ja sobie tłumaczenie tutaj dopowiadam. Oczywiście nie musicie się ze mną zgadzać. Możecie mieć własne, bym powiedziała, interpretacje, ale też myślę, że jeśli ktoś nie oglądał tej serii albo dopiero teraz ją zaczyna oglądać, to też takie dla niego można będzie troszeczkę streszczenie, trochę bym powiedziała takie Przedstawienie, kto jest kim i czym, tak naprawdę, w, tym, w tej serii, więc mamy naszego głównego Sima oraz jego małżonkę Paulinę. Myślę, że może nie w tym odcinku, ale w przyszłym odcinku na pewno sobie odwiedzimy naszych rodziców, Alison i wszystkich, którzy tam pozostali, również Dobrawkę i jej dzieci, więc tutaj na pewno spróbujemy to zrobić, no bo tutaj powoli te dzieciaki będą już tam tutaj dorastały. Proszę bardzo, będzie nam dorastał Bartek, będzie nam już, Karolinka już jest tutaj. Mały, czy niemowlaczkiem, tak naprawdę, więc Karolin, Karolinka jest tutaj również. O, że bardzo słowo, Mir jest już małym, czy jest niemowlaczkiem, co ja gada małym dzieckiem, jest niemowlaczkiem, więc też tutaj mamy nasze dzieciaczki powoli, powoli właśnie rosnące. No i tak myślę, że pomiędzy odcinkami, może jeszcze nie pomiędzy tym odcinkiem, ale już niedługo będę musiała też tutaj cały świat simowy porozmnażać, a więc podobierać simów w pary. No bo tego niestety nam gra dobrze sama nie zrobi więc oczywiście to jest to troszeczkę na moich barkach więc niedługo mnie ta nieprzyjemność dobierania wszystkich w pary czeka ale poczekajmy też, aż nam się urodzi to pierwsze dziecko, bo jakich wszystkich będę dobierała w pary to będę im tworzyła niemowlaczki, więc poczekaj masz również i my będziemy mieli niemowlaczka nie nie chcemy Sara przychodzić do twojego domu Sara to zresztą to jest twoja taka można powiedzieć przybrana siostra no bo to jest córka właśnie Twojego ojczyma, tak samo jak Alejandro jest Twoim przybranym bratem, tylko, że z Alejandro mieszkałeś, a z Serą nie wiem, co jest troszeczkę taka mała różnica. Dobrze, Ty te drugie zajęcia dzisiaj masz na godzinę 15, tak dobrze pamiętam. Jutro mamy na dziewiątą i później na jedenastą bezpośrednio po tym, a więc na jutrzejsze zajęcia są takie, bym powiedziała, jedne po drugich. Dobrze, tak się też zastanawiam, czy czasami tego pokoju nie przerobić na pokój dla właśnie dzieciaków i żeby tutaj właśnie dzieciaki mogły urzędować, a nie żeby to był pokój dzieciaków. Tak mi się wydaje i myślę, że to pomiędzy odcinkami również zrobię, więc przeniosę ich do tej sypialni, która jest chyba zresztą, le zresztą lekko większą sypialnią i tutaj będziemy urzędować właśnie jako naszym y, głównym simem. Y, chcesz komuś podać y, nasz numer? Ok, mamo, ok. Y, więc myślę, że to będzie nasza główna sypialnia od następnego odcinka. Tutaj będzie w przyszłości jakiś pokój dla dziecka, takiego troszeczkę starszego, a tu będzie pokój dla tych najmłodszych dzieci. Myślę, że to będzie dużo lepsze rozwiązanie, tak samo jak mieliśmy w poprzednim domu, że właśnie pokój dla tych najmłodszych był na samym dole. Myślę, że to nam się lepiej, lepiej dużo lepiej sprawdzi w takim ustawieniu. Ja Ciebie poproszę, może, żebyś poszedł sobie jeszcze pograć, nie wiem, jakieś tutaj gry. Może dodatkowo tobie włączę muzykę metalową. W sumie mogłeś odrabiać prace domowe i słuchać muzyki. To wtedy tak ci by nie, nie, spadła tutaj zabawa. No ale chwilkę jeszcze masz, to myślę, o, kompo bym działa, bym, połączenie grania w gry wideo oraz słuchania muzyki. Myślę, że dobrze tobie sprawiły i zabawa ładnie się podniosła, więc to też bardzo dobrze. Ja muszę też leszkiem zacząć może codziennie biegać, więc tutaj jak wrócimy z zajęć, to może pójdziemy na jakiś mały jogging, co nie Leszek. Myślę, że możemy spróbować. A Paulince nie powiedziałam, żeby pracowała ciężko w pracy, więc może tak na koniec dnia, jeszcze do 17, niech popracuje ciężko. I oczywiście nasz Leszek musi robić w szkole notatki, żeby tutaj szybciutko uzyskać lepszą ocenę. I wróciliśmy z zajęć, i co? Myślę, że pójdziemy sobie na ten jogging. Tak jak już mówiłam, więc zapraszam do. Biegania, mój drogi studencie, tak, ale mógłbyś, może odłożyć ten zeszyt. <grym> tak, z zeszytem rozumiem, chcesz notatki porobić na temat, bym powiedziała tutaj Twojego osiedla, kto tu mieszka, jakie są domy, jak to wygląda. Zresztą taki jogging po właśnie tutaj okolicy ładnie nam pokaże, właśnie co tutaj mamy. A tutaj na przykład możemy sobie skorzystać z łazienki, na przykład. Paulinko, droga, ja Ciebie poproszę tylko, żebyś mi powiedziała. No, prawie, jakbym pracowała tobie, to był ciężko od rana, to byś na pewno dostała awans. Niestety tego nie zrobiłam, więc awansu nie było, ale jak najbardziej możesz się tam wykąpać. Tutaj pewnie przy rzeczach nic nie trzeba zrobić, więc jak się wykąpiesz, to możesz wrócić do nektaru jabłkowego, a my sobie tutaj dalej pobiegamy z naszym Simem. Nawet mogłabym wcisnąć, nie to. okej. Okay. Jak klikałam Shift Tab, to mi się nakładka Steam'a włączała, a nie a nie tryb pierwszoosobowy, a nie teraz jak zmieniłam to, więc jak teraz kliknę Shift Tab, to proszę bardzo mamy tryb pierwszoosobowy i mamy dodatkowo interfejs. O to mi chodziło, żebyśmy mieli właśnie dodatkowo tutaj interfejs widoczny, proszę bardzo, więc dzięki temu wszystko widzimy w pierwszej osobie i dodatkowo widzę interfejs. O to mi właśnie chodziło, bo jak kliknęłam tylko Tab, to mieliśmy tylko i wyłącznie... Bez interfejsu wszystko. O, a tak to mogę jeszcze godzinę tutaj obserwować. Proszę bardzo, tutaj dobiegamy do jednej wielkiej posiadłości, pięknie wybudowane. Jeszcze niestety nie sprawdziłam, kto wybudował parcelę tutaj, ale bardzo, bardzo, bardzo pięknie, bardzo ładnie możemy przyspieszyć trochę czas. Widzę, że mnie nie obracasz kamerą już. O, i chyba wracamy tą samą drogą. O, tu były żabki, były żabki. Dobra, dobrze wiedzieć. E, więc no wiem, że nie dla wszystkich też będzie taki tryb pierwszoosobowy u tutaj mamy również e, dodatkowo e, i ozdoby bym powiedziała no, z tymi tutaj samochodami nęcom i nęcą. o a tu mamy tablicę do zadań o właśnie, a więc tutaj sobie e, wyjdziemy z trybu pierwszoosobowego bo tu mamy tablicę do zadań i na przykład jakbym chciała tutaj zarobić dodatkowe simulony to moglibyśmy na przykład wziąć udział w pracach społecznych, a więc tutaj możemy to zrobić, na przykład możemy, bo niestety nie mamy tutaj żadnych umiejętności, ani żadnego konia, ani nic takiego, ani bym powiedziała żadnych zwierzątek, to jedynie możemy trenować konia sąsiada i w sumie trwa to 4 godziny, w sumie mieliśmy, podrab... nie, prace domowe na jutro mamy odrobione, więc wiesz co, może byś poszedł właśnie poodrabiać, czy po, po, porobić to zadanie, nie wiem, czy teraz będziesz musiał iść do własnej, Do rogu własnej parceli, czy tylko gdzieś tutaj, bo to też mamy parcele. To jest zresztą parcela podstawowa, na której można zamieszkać, i poszliśmy szkolić konia sąsiada. Nic się nie znamy na szkoleniu koni, ale poszliśmy szkolić konia sąsiada, aby w sumie może troszeczkę simolonów Simoloną zarobić, zarobić bo niestety Leszek na ten moment Simolonów nie zarabia, no bo niestety do pracy nie chodzi. Który ty masz już poziom umiejętności gotowania, masz dopiero pierwszy, więc. Swoim pierwszym poziomem gotowania raczej nie chciałabym, żebyś robiła pizzę, ale możesz spróbować przyrządzić tosty z serem. Mam nadzieję, że nam się uda. Chciałabyś zasłuchać się w muzyce. Okej. Okay. Dobrze, więc spróbujmy tutaj zrobić. Mam nadzieję, że nie spalisz chałupy podczas gdy twój mąż jest na zajęciach, więc tutaj i próbuję coś troszeczkę zarobić. Przynajmniej troszeczkę, żeby nie było, że nie przynosi dochodów, no bo domyślam się, że rachunki za te chałupę będą. Bardzo duże. O, i do, uzyskałaś poziom. Proszę bardzo, dość szybko jej to zajęło, przygotowanie tego tostu z serem. Zaskakująco szybko jej to poszło, e, więc bardzo dobrze. Dalej możemy... E, a możesz przyrząd, przyrządzać dalej ten nektar? Wyczyść maszynę, przyrządź nektar. Ale tu był przyrządzany e, nektar. Halo? Ja jej usunęłam, Kontynuowa kontynuowanie przygotowania. A mamy... Jest jakości kiepskiej. Mm, jest w takim razie mniej ważny niż bym powiedziała wszystko. A, to się poszłaś drugi raz kąpać? Aha, by, bym, to w takim razie możesz wyczyścić maszynę do przyrządzania nektarów, żeby ona była czyściutka, czyściuteńka w takim razie. Zapraszam. E, się zastanawiam. Chyba jeszcze im zimno super nie jest w tym domu, więc gdzieś tam nie musimy robić tutaj jeszcze, bym powiedziała, termostatu ale skoro jesteś moja ciążarna, zmęczona, no to oczywiście możemy Tobą pójść spać, żebyś tutaj ładnie się wyspała. Mam nadzieję, że już niedługo te nasze opnącza wino... winogron, że rano może dadzą nam tutaj plony, bo fajnie byłoby zacząć robić właśnie nektary z winogron. O i proszę bardzo, 95 simolonów, niezbyt dużo, ale jednak coś. Ile za... no, Twoja żona zarabia? No w sumie niewiele, niewiele więcej od Ciebie, więc myślę, że fajna sprawa, jeśli chociaż tyle tutaj zarobiłeś z Simolonów, a ja w sumie mogłabym dać jakiś rower do wyposażenia, żeby tutaj mógł się troszeczkę szybciej transportować, bo niestety konia nie mamy i mieć nie będziemy, więc tutaj tego robić absolutnie nie będziemy mogli, a tutaj gdzieś pewnie daleko poszedłeś, co nie? I chciałbyś słuchać muzyki metalowej, okej, okay? więc to jest twoje, twoje rzeczy, więc tutaj na, na jutro idziemy dosyć szybko na zajęcia, więc tutaj musimy Musimy się nim łatwo, znaczy dobrze się nim zająć, żeby jutro mógł iść na zajęcia. Widzę, że Paulina bardzo lubi jeść tutaj w kuchni, można powiedzieć, przy wyspie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zobaczmy, czy mamy do zebrania plony. Nie, nie mamy nic. Na... Chyba, że nie możemy ze mnie. chociaż powinno być widać plony, ale no ok. W takim razie plonów jeszcze chyba dzisiaj niestety. Nie będzie, chociaż bo ona jest nieswoja, ale to nie powinna być na tyle nieswoja, żeby tutaj nie móc nic zrobić. No dobra, w takim razie niestety nic z roślinkami zrobić nie możemy. No szkoda, wielka, wielka, wielka bym powiedziała szkoda. Tak, czaj moda znowu się pojawiła, więc zdecydowanie muszę moda na brak tego zrobić. No dobrze, no w takim razie niestety musimy czekać aż następnego dnia niestety. Będziemy mogli coś zebrać, no bo tutaj mamy. A osiągnij poziom umiejętności tutaj przyrządzania nektarów, przyrządź następującą ilość butelek wspaniałej jakości i zarób 100 tysięcy na sprzedaży nektaru. To jest, aha, tylko jeden poziom, więc tak naprawdę możemy tutaj tym powiedzmy naszą aspirację całą śledzić. Ok, obudził się również nasz leszek, który mówi, że troszeczkę urósł zarósł, zarost, więc. Poproszą Ciebie, wiesz co nie, może po zajęciach zgolisz sobie zarost, bo teraz musimy się Tobą zająć, żebyś do tych zajęć się przygotował. Wyślę go oczywiście na prysznic na górę, bo tak będzie nam lepiej, a niestety my idziemy, niestety, wymiotować, no bo mdłości niestety nas tutaj dosięgnęły, ale niestety teraz musisz wyczyścić ten brudny kibel, co może być jeszcze trudniejsze, jeśli miałaś przed chwilą mdłości, no ale cóż. Takie życie, niestety nie mamy tutaj żadnej sprzątaczki, więc od Ciebie zależy to, czy coś posprzątasz, czy nie. A tutaj możemy puścić metal i możesz przyjść metalu posłuchać, tak samo Twój mąż może chwilowo przyjść posłuchać metalu, ale Twój mąż mógłby również coś zjeść, więc zapraszam go do zjedzenia resztek. Dosyć Na nawet fajnie wygląda w tym, w tym zarosie, troszeczkę tak poważniej bym powiedziała, więc może, może, może nawet bym powiedziała, że Leszek może Tobie zmienimy. Twój zarost na ten taki troszeczkę poważniejszy, taki większy. W sumie troszeczkę mi się w nim podobasz, jako osoba, która już bym powiedziała, jest, ma żonę, ma dziecko w drodze, ma swój własny dom, a więc nie tylko bym powiedziała, mieszkasz u rodziców, ale również masz własną chałupę, własną żonę, z którą rozmawiasz i widziałam. Widziałam, co tam chciałeś zrobić z żoną, spytaj im, jak minął dzień, właśnie możesz zapytać jak jej minął dzień, chociaż odpowiedź będzie od rana wymiatowałam, <grywia> więc odpowiedź niestety nie będzie najlepsza, ale możesz ją szybciutko spróbować zapytać jakiej jej mija ten poranek jeszcze przed pójściem do pracy, no widzę, że też z tobą tutaj e, słuchaj o karierze zawodowej, tak, kłamię tobie na temat swojego zawodu, rozumiem, rozumiem, dobrze, droga Simeczko. Możesz lecieć do pracy. No, będziemy niestety Cię wykorzystywać, żebyś w ciąży również chodziła do pracy, bo dzisiaj fajnie, żebyś pracowała ciężko i żebyś dzisiaj zdobyła awans. Mam nadzieję, że pomimo tego, że nie robiłaś zadań codziennych, to że jednak tutaj ładnie nam pójdzie. Czy możemy wyłączyć tę muzykę? Najpierw sobie może włączę karnawałowe rytmy, by wiedzieć, że tu ma być niska, właśnie o, niska, niska muzyka, bo to oczywiście raczej zawsze daje. I wiesz co? Nawet podoba mi się Twój zarost, więc zmieniać go nie będziemy, ale na pewno zmienię Tobie, żeby był Twoim normalnym zarostem. I Leszek wrócił ze swoich drugich zajęć, więc bardzo dobrze. Poprosi ci, poprosimy Ciebie, żebyś skorzystał. No i na pewno musisz odrobić wampirologię, bo masz jutro to na rano. Co są Twoje zajęcia poranne? No i może również spróbujemy te zajęcia drugie bo odrobić. I możesz przy okazji słuchać sobie metalu, więc tutaj też, o, Mieszko dzwoni. No, możemy w sumie odebrać, żeby pogadać. No dobrze, chcesz poplotkować, chociaż pewnie się widzieliście na studiach, chociaż nie może niekoniecznie, bo studiujecie jednak coś innego, więc no, mogliście się tutaj razem ze sobą nie widzieć podczas studiów. Jeśli mieliście w zupełnie różnych budynkach, jest to oczywiście bardzo możliwe. Jeśli ktoś studiował na dużych uczelniach, to znakomicie wierzę. Nie codziennie spotyka się swoich znajomych, bo człowiek lata od jednego budynku do, do drugiego tak naprawdę podczas zajęć. Czy ty bym posłuchasz mnie? A właśnie, posłuchasz mnie i będziesz słuchał muzyki podczas odrabiania pracy domowej. O to mi chodziło, żebyś dodatkowo zabawy sobie nie tracił, a żeby była to dla ciebie fajna sprawa, jeśli chodzi o wampirologię, jak, jak tobie idzie. Czwarty poziom mamy już, więc bardzo wysoko, bardzo mnie to cieszy. Za chwilę będziemy mieli piąty poziom. Nie musiałam kupować książek dotyczących wampiryzmu. E, chociaż może to być gdzieś tam przydatne, żeby. Bo nie wiem, czy się tak wszystkiego nauczył. E, właśnie odblokował księgę wampiryzmu, poziom drugi. Jestem ciekawa, czy dokładnie wszystko wiemy to samo, e, co byśmy wzięli, czy, wiedzieli czytając ksiągi wampiryzmu, czy jednak jest tam jakaś bo bym chciała, Część dodana, jakbyśmy jednak wam, księgę wampiryzmu jednak posiadali. Jestem ciekawa. No na razie sobie odrabiamy prace domowe i raczej niedługo padniemy na twarz, więc dzisiaj Leszek będzie musiał się szybciej położyć spać, więc dzisiaj żadnych prac dodatkowych raczej robić nim nie będziemy, ale bardzo fajnie mamy już poziom szósty wampirologii. Może za chwilę o siódmy. Myślę, że po jutrzejszych zajęciach spokojnie możemy mieć nawet poziom siódmy wampirologii. I dodatkowo musimy odrobić kulinarną chemię, którą masz jutro na 15, żebyśmy mogli pomiędzy zajęciami fajnie sobie tylko odrobić prace domowe na czwartek. Muszę sobie przypomnieć, my tutaj mamy pracę semestralną dwa razy. Okej. Okay. Nie, przepraszam, my mamy jutro popij to z klasą, a nie, a nie to. Przepraszam, nie ta praca domowa, bo ja spojrzałam na to. A my przecież mamy te zajęcia jutro o 15. Popij to z klasą, Okej, okay, Więc mamy dwa razy prace semestralne. Yy, Mieszko. O. I co? I nie odebraliśmy od Ciebie? Ok. E, myślałam, że odbierzemy, ale jak nie, to nie. E, myślę, że może właśnie e, tutaj na pewno to jutro odrobimy i praca semestralna myślę, że może na weekend czy coś takiego, no zobaczymy jak to jeszcze nam wyjdzie, no bo w następnym odcinku będą się dzieci rodziły, więc to e, też nie będzie aż tak łatwo. Proszę bardzo. A tu mamy awans, więc proszę bardzo 334 3, 3, dodatkowe simolony. I blat, BLAT, który zresztą możemy sprzedać, bo jest nam absolutnie niepotrzebny, a razy 3 to daje naprawdę dobry, e, dodatkowy zarobek i bardzo fajny, e, bardzo fajny, bym powiedziała, bonus na start. Więc możesz wziąć sobie, kochana, resztki i ty do pracy nadal chodzisz od 9 do 17. Ja okay, myślałam, że w końcu będziesz chodziła później, ale widzę, że jeszcze nie. Ok, w takim razie e, dobrze. E, nadal masz ten sam plan. Jutro, jak będziesz tak w trzecim trymestrze ciąży, to ewentualnie będzie można Tobą wejść, wziąć wolne. Milo nie żyje, o, nasz kot nie żyje, o. No w sumie tak naprawdę zmarł dwa dni po tym, jak się wyprowadziliśmy z domu. No nie chciałam aż tak długo mieszkać, żebyśmy mieli zresztą tam, chyba Witek był właśnie miłośnikiem kotów, więc on bardziej bym powiedziała, potrzebował tego, żeby właśnie z tym. Kotem coś tam porobić. No dobrze, kochana, ja Ciebie poproszę, żebyś sprzątnęła i tak się zastanawiam, czy jeszcze robić jakieś to inne czy czekamy raczej na to wszystko. Może jednak czekamy. I jutro, jak będziesz mogła, to będziesz brała chyba wolne w sprawach rodzinnych i wtedy będziesz mogła spokojnie poczekać w domu na rozwiązanie ciąży, i się nie będziemy spieszyć z twoją karierą. Myślę, że spokojnie też ją. Zrobimy, ale myślę, że ważniejsze. Jak, jak ma wolność w sprawach rodzinnych, to też dostaje zapłatę, ale nie dostajemy awansu, więc to jest ten y, jedynie sprawa, którą mogłabym ewentualnie chcieć, y, żeby zrobiła, czyli żeby dostała awans. No, ale cóż pożyjemy i bez awansu, ale Zaprosimy, żeby sobie zjadł szybko kolację. Mamy jeszcze tosty z serem. Brzzy bardzo Paulina. <grytania> Muzyka i szalejemy do muzyki. Aleszek, szalajesz do muzyki, czy raczej mam cię zresetować? Chyba mam cię zresetować, bo jesteś zmęczony i wolałabym, żebyś mnie się słuchał, proszę bardzo, a nie zasłuchał w muzyce, nie wiadomo dlaczego. I też na pewno fajnie będzie tutaj w przyszłości ulepszyć nasze pralki i suszarki, przynajmniej suszarkę, więc na pewno też będziemy musieli tobą pracować nad majsterkowaniem, żebyś to mógł zrobić. To też na pewno będzie dla nas ważne, więc jeśli coś będzie do naprawienia... To naprawiać to będzie dla nas na pewno Leszek Żeby mógł tutaj sobie poćwiczyć właśnie majsterkowanie Szkoda, że nie mogłam właśnie majsterkowania wziąć właśnie na studiach Ale myślę, że ta wampirologia też nam się tutaj fajnie sprawdziła Właśnie pod tym względem, że uczymy się już podstaw wampiruzmu Które on tak bardzo potrzebuje A on nie pójdzie się zrzemnąć, tylko pójdzie już normalnie spać tak samo Paulinka może też już pójść normalnie spać, a my sobie tym akcentykiem zakończymy dzisiejszy odcinek. Może wyszedł troszeczkę krótszy, ale jednak dajemy już spać naszym Simom. A w następnym odcinku, tak jak mówiłam, poród naszego dziecka, nie wiem czy to chłopiec, czy to dziewczynka, więc proszę o imiona i dla chłopca i dziewczynki. Jeśli nie wykorzystam przy tej ciąży, to wykorzystam przy następnej, bo jeśli teraz będzie dziewczynka, to w następnej ciąży postaramy się, żeby był chłopiec i na odwrót, jeśli urodzi się chłopiec w następnej ciąży będziemy starać się o dziewczynkę, więc na pewno, na pewno będziemy to robić. Jakby co, to chyba widziałam tutaj w składnikach truskawki, więc bardzo łatwo możemy się do nich dostać, chociaż drogie strasznie. No marchewek nie, ale marchewki ewentualnie myślę, że jakby co to zawsze można byłoby zamówić dostawą produktów spożywczych i myślę, że może tutaj też będą jakieś. Dostępne, o, marchewki tutaj, proszę bardzo, są dostępne, ale tylko dwie widziałam. I truskawki, o, jedna, ale dużo droższa, ok. Więc bym powiedziała, tutaj przez produkty spożywcze są droższe te rzeczy, więc ewentualnie też możemy kupić pakiety z nasionami i w ten sposób gdzieś tam również zobaczyć, czy dostaniemy truskawki bądź marchewki, jeśli oczywiście będą nam potrzebne. No, ale tym będziemy się martwić przy następnej ciąży, ewentualnie będziemy sobie słuchać odpowiedniej muzyki, też tak może wpłyniemy. Na płeć dziecka, żeby mieć odpowiednie dziecko w drugiej ciąży, bo to będzie nam na pewno, na pewno potrzebne. A teraz dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Oczywiście dziękuję wspierającym, za wspieranie tego kanału. Serdeczne, serdeczne dzięki dla Was i mam nadzieję, że się cieszycie wcześniejszym dostępem do filmu. W szczególności dziękuję Adrenie za wspieranie kanału. Serdeczne, serdeczne dzięki dla Ciebie i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu! Su.